jest dla mnie wielkim zaszczytem, jednocześnie wielkim wzruszeniem, że dzisiaj, tu w Grudziądzu, 17 września 2016 roku, na rynku miasta Grudziądza będziemy mogli odznaczyć jednym z najwyższych polskich odznaczeń. Krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pana Zbigniewa Zelmańskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczony został za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi w służbie społeczeństwu, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Zbigniew Zygmunt Zelmański. Prezydentowy Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowy Dudzie za to odznaczenie. W dalszym ciągu będę, ile tylko będę miał sił, aż do końca mojego życia służył ojczyźnie jak najlepiej i jak najdłużej. Serdecznie dziękuję. Odznaczając żołnierzy wyklętych, odznaczając więźniów stalinowskich, tych, których w katowniach UB torturowano, mordowano, zabijano, których szykanowano, chcemy wskazać dla społeczeństwa, w szczególności dla ludzi młodych w Polsce i tu w Grudziądzu, przykłady do naśladowania patriotów kochających swoją ojczyznę, którzy swoim życiem pokazali, jak tę ojczyznę kochać należy. To jest zadanie dla nas wszystkich. Nie tylko dla tej grupki mieszkańców Grudziądza, ale również dla władz Grudziądza. Dla tych wszystkich, którzy odpowiadają za wychowanie młodego pokolenia. Zadanie dla nauczycieli. Zadanie dla rodziców.